Ja mam dla ciebie pewną grę, zabawę, niespodziankę. Matko Boska. Będziemy losować pytania. Okej. Okay. Proszę, ty pierwsza. Czekaj, jak to się otwierało, bo ci już nie pamiętam. Dobra. Co jest dla ciebie najskuteczniejszym afrodyzjakiem? Zdecydowanie wino. Krewetki, polędwica i wino. Nie, wino. Wino. Zdecydowanie. Oddam ci mój kieliszek. Czaryś. Czy udawałaś kiedyś orgazm? Nie. Nie wierzę. Ja myślę, że każda udawała. Nigdy nie udawałam orgazmu. Jeżeli bym chciała udawać orgazm, to bym po prostu sobie wyszła. Do jakiego zwierzęcia albo zwierząt porównałbyś swój temperament w łóżku? Na pewno nie do leniwca. Miałem nadzieję, że usłyszę leniwiec, ale w tym negatywnym znaczeniu, że nie do leniwca. Może dlatego, że lubię mruczeć, to będę takim kotkiem. Kotkiem. W jak najkrótszym czasie od poznania zdarzyło ci się pójść z kimś do łóżka? Możesz pomylić się o 2 minuty. Nie, żartuję, nie jestem taki łatwy. No i dobrze. Nie no, ze 3 godziny. Jeżeli chciał się tego dowiedzieć, proszę bardzo. Mnie tak naprawdę na pierwszym spotkaniu nie interesują te sfery, które on gdzieś tam ujął w pytaniach.